witam Was bardzo serdecznie po nowym roku. Pierwszy mój wyjazd. Załadowałem się właśnie w Runowie Krajeńskim meblami i lecimy do Dortmundu. Papiery właśnie odebrałem, więc pędzimy. Co się wydarzyło w tym czasie, bo ostatni raz widzieliśmy się 21 grudnia. W tym czasie DAF przeszedł serwis, nie ma już błędów. W tym czasie zrobiłem jeden krótki kursik między świętami a Sylwestrem. W tym czasie mój zmiennik był już w trasie. No i w tym czasie zapomnieliśmy, że przegląd na czepy skończył się 5 stycznia, a mamy dzisiaj 19. Więc po drodze do Słubic musimy zaliczyć stację kontroli pojazdów. Mam nadzieję, że tam niczego nie wyniuchają, bo o sprzęt raczej dbam. Lecimy. No i przegląd, naczepka przeszła śpiewająco. Nie było się do czego doczepić. Pan diagnosta powiedział, że hamulce na bardzo dobrym, wysokim poziomie. Nie było wyczuwalnego żadnego luzu. Zresztą słuchajcie, te szarpaki na tych stacjach diagnostycznych przy tak wysokim profilu opony, naprawdę one musiały być zajebisty zakres ruchu, żeby w ogóle jakiś luz wyczaić, bo wiadomo, że ta guma mocno się rusza, mocno się naddaje i mniejsza o większość. Przegląd jest zrobiony i na rok spoko. Skanie olii były robione w listopadzie i w październiku, też spokój. Ubezpieczenia są załatwione na cały rok, więc teraz można zająć się tylko i wyłącznie transportem. A dzisiaj pogadamy, bo narzekaliście w przedostatnim filmiku, że mało gadam.
link do filmiku w opisie. No w tym filmiku pogadamy. A co? I słuchajcie, krótka przerwa. Doleciałem do Gorzowa na 3.30 można powiedzieć Wielkopolskiego i na wylocie na stacji BP idę sobie zjeść obiadek. Mam nadzieję, że będzie dobry, bo jestem mega głodny, a już nie starczy mi czasu, żeby dolecieć do Słubic, więc zjem sobie tutaj. Jest to prawda McDonald's z boku, ale McDonalda to ja mam już po dziurki w nosie. No i całkiem pyszne talerze opróżnione. Pat schabowy. Przed wyjazdem musi być coś polskiego, więc pat schabowy. Sznycel dokładnie. Był bardzo dobry. Polecam. No i dobra, ciemno się robi. Nie minęło chyba nawet jeszcze godzina, odkąd stanąłem. Zobaczcie, było widno, jest już ciemno. No ale taka pora roku, nic nie zrobisz. Idziemy do auta. Jak już się pauza wykręciła, lecimy na Słubice. Tam tankujemy, taki standardzik, raczej w moim wydaniu. Tankujemy i spadamy. Potankowane, właśnie wyjechałem z ekotanku w Słubicach. No i zostało mi do Dortmundu 565. Pierwotny mój pomysł był taki, że zostaję tutaj w Słubicach sobie na noc. Wiecie, rano sobie pójdę na śniadanko, piję sobie ładnie kawusia, spokojnie w Polsce robię zakupy. No ale kurczę, bym się chyba przeliczył. No chyba, żebym wstał bardzo wcześnie, bo awizację na zadorek mam w Dortmundzie na 15.30, a te 570 km, no umówmy się, dobre 7 godzin pedałowania, jak się nic nie wydarzy. Głównie jedziemy dwójką. Dwójka wiadomo jaka jest, może się wydarzyć kurwa wszystko. No więc nie będę ryzykował, wjeżdżam gdzieś w Niemcy. Nie wiem ile, no tak jeszcze z 200 km ujadę, może 3 godziny jazdy mi zostało do pauzy, więc to podlecę, no i resztę wtedy zrobimy na spokojnie jutro. Zawsze mi pisaliście w komentarzach, staję pod stacjami benzynowymi prosto przy dystrybutorach, a tym razem miejscówka była tylko na dzikusie i niestety koło toalety. No i oczywiście na miejscu dla osobówek. Idziemy zrobić szybki obchód, ale widzę, że sytuacja jest dynamiczna. Dwie kabiny są w górze. Jakieś awarie się przytrafiły. Zobaczcie, jak plandeka zmrożona, aż się świeci. Nie, mokra jest. Słoneczko jest przepiękne dzisiaj. Tu jest wszystko ok. Drugą stronę już widziałem, więc możemy powoli się zbierać w drogę. Bruz. Dobra, zbliżamy się do Dortmundu. Stało 6 km, możemy powiedzieć. Zjeżdżamy właśnie na A45, tam już będzie blisko, bo jedziemy do IKEA. No i mamy już też kolejne zlecenie. Tak się spodziewałem, jutro 7.30 fix załadunek, zrzutka gdzieś tam koło Bawarii. Już tam też zrzucałem, także też tam ze mną byliście. Nic nowego nie odkryję. I tyle, więc dzisiaj rozładunek IKEA. Mamy 18 km podlotu, więc nie wiem, czy w ogóle będę podlatywał, jeżeli będzie miejsce pod tą IKEA, żeby zostać na noc. A podobno jest, bo mój kierowca tam już był. Więc zostanę tam sobie na spokojnie. Do jutra nie będę się jakoś tam bez sensu przemieszczał, bo żadnego parkingu logicznego z stacją benzynową nie ma. Więc zostanę tutaj pod IKEA. Chyba się zbliżam. Oczywiście nawigacja pokazywała inne miejsce, ale były znaki, że ciężarowe na gate B. Pojechaliśmy według znaków już. No i mam nadzieję, że prowadzi nas ta droga prosto na parking IKEA. No i się udało. Powiem wam, że całkiem spoko parking, fajny, więc no na 80% tutaj zostanę.
zaraz po rozładunku sobie spokojnie tutaj podjadę, zrobię sobie coś do jedzenia, jakiś obiadek przygotuję, coś obejrzę, jakiś film, pójdę spać i rano wypoczęty, prima sort, lecimy ładować i będzie 700 km do przejechania prawie, więc jest co robić jak na sobotę, będzie dobrze. Na razie biorę papiery i muszę się wybrać do tego budynku, o tam, zarejestrować swój przyjazd. No i idziemy. No i jak to się wszystko skończyło? Bip, bip, wracamy na bramę. Ale ja jestem 3 godziny przed awizacją, więc raczej się tego spodziewałem. Jest tutaj bardzo fajna toaleta. Bardzo fajne, czyste prysznice. Za darmo, więc bankowo ja tu zostaję. Nieco przed czasem, ale burczy, mamy 15. Za 12, 15. Rozładowane, odjeżdżamy. Zobaczcie, bo tu mała awaria nastąpiła na naczepie. Kierowca zjechał w środę po południu i na miejscu zobaczyliśmy, że z naczepy kapie woda gdzieś tam z dachu. Zrobiliśmy tutaj łatkę i podobnie tam też jest łatka. W tych dwóch miejscach, tutaj i tutaj było mokro. No i dzisiaj się okazało, że ta woda dalej kapała. Całe szczęście, że towar był owinięty folią streczową i to nie zamakało. Założyłem większą łatkę, ale ona ma problem, żeby się przykleić, bo jest po prostu, kurwa, zimno. Się nie chce to dobrze kleić. Odtuściłem oczywiście. Wyczyściłem. No i nie wiem, tym bardziej, że tutaj ta powierzchnia jest, jak widzicie, chropowata, bo ten dach jest zbrojony. No i jest to słabo. Powinno być to zrobione od zewnątrz. Założona łata i wtedy by to pewnie miało sens. Ale to też musi być na gorąco z grzewarką, a nie tak jak ja to robię. Po prostu tak. Mam nadzieję, że to wytrwa. A jak nie, to będziemy się dalej martwić. Właśnie wstałem. Wstałem godzinę temu, właśnie ruszam. Mamy 6:30 i 20 km podlotu na załadunek. Będziemy chwilę przed czasem. Mam nadzieję, że nas od razu wezmą, bo będziemy przed 7:00, a awizacja, już chyba wam wspominałem wczoraj, jest na 7:30. Podlecimy. Załadunek ma trwać od 7:30 do 10:00. Mam nadzieję, że ten czas będzie jak najkrótszy. No i później dzida 633 km do Bawarii. Taką mamy sobotę. Lecimy. Trochę czerwieni. I nie minęła chwila, ja już jestem prawie że na miejscu. Już się przebijam przez ostatnie rondko. Coś mi tutaj nie do końca pasuje. Nigdy nie byłem właśnie w Dortmundzie na załadunku, ale są znaki. Są znaki. Jedziemy według znaków. No. Całkiem nieźle. Słuchajcie, wychodzi mi, ruszyłem w czwartek po 9:00 rano, wychodzi mi, że do soboty, inaczej, do końca, jak już rozładuję to, co będziemy za chwileczkę ładować, że zrobię około 1500-1600 km, bo to tak będzie na styku, zobaczymy, jak te kilometry się potoczą. Więc kurczę, na 3 dni, no przyznacie, że to jest spoko, tak? No bo można powiedzieć, że to są 3 dni, no bo w niedzielę tylko, z niedzieli na poniedziałek w nocy mamy zrzutkę, więc tylko podlecimy na tą zrzutkę i fajrantus. Zobaczcie, jak zaparkowałem. Ja wiem, że to jest chłopak z mojej branży i że pewnie nie miał miejsca wcześniej, no ale kurde, no nie chciałbym tak stać przechylony i jeszcze tak spać. Co zrobić, jak nic nie zrobisz? Słuchajcie, tego jeszcze tu nie grali po prostu.
dostałem pager. No i mam czekać. Standardowa śpiewka. Bip, bip, komcyryk. I czekamy, aż będzie piszczał, dzwonił, czy cokolwiek, tak jak to wczoraj widzieliście na IKEA. I idziemy na budkę, żeby nam wtedy pan powiedział, na którą lampę mamy się udać. No i poładowane, słuchajcie, jaka sytuacja. Podstawiłem się o 7, czyli pół godziny przed czasem, o 7.05. Dosłownie zdążyłem położyć głowę na łóżko i już ten pager zadzwonił. Podjechałem pod rampę, poszło to bardzo szybciutko, bardzo sprawnie. No i można by powiedzieć, że 7.15 fura stała pod rampą. O 9.35 dokładnie przyszedł po mnie steward, zaprowadził mnie do auta i wiecie, co się okazało, że oni przez prawie 2,5 godziny ładowali 3 palety. Czaisz to? W każdym razie zmieścili się w okienku czasowym, więc nie ma się co czepiać. Do przejechania zostało 531 km i w tym czasie zamierzam się jeszcze najeść i się świetnie bawić, więc widzimy się w momencie, jak będę działał jakieś kulinarne arcydzieło, które będę szamał po prostu na obiad, a ja już jestem głodny, mimo że 10.30. Przegryzę sobie coś, jakiegoś kabanosika, może jakieś wafelki musli, bo zaczęła się akcja Slim Carol, czyli taka dieta dopasowana do mnie, która polega na tym, że nie jem pomiędzy posiłkami. Nie, oczywiście żart, z kabaretu to zdjąłem, a tak naprawdę staram się przekazać coś, żeby troszeczkę ten głód przyćmić, ale niczym kalorycznym, czyli żadnego tam batonika, żadnej czekolady, tylko takie, wiecie, takie delikatne rzeczy. Popijam dużą ilością wody, naprawdę mega dużą ilość wody w siebie leję. Wczoraj wypiłem 3 litry i wiecie co, wydaje mi się, że w ciągu nocy oddałem 6 litrów. Stałem 2 razy. Jakbym miał opisać sytuację, to wydaje mi się, że no sporo tego było, ale nie zagłębiajmy się w szczegóły. W każdym razie akcja Slim Carol, zobaczymy jak to wyjdzie. Chciałbym latem wyglądać ładnie. Czy to wyjdzie? We will see. W tym wieku już coraz trudniej zgubić wagę. Co tutaj się wydarzyło? O kurczę, trochę tego stoi, nie? O, mocno roztrzaskany był, bardzo mocno. No niestety, chwila nieuwagi w dzisiejszych czasach naprawdę może kosztować wiele. Tym bardziej przy tak natężonym ruchu, jaki mamy w Germanii. Ale nic nie poradzimy. A tutaj, o proszę, nasi. Idzie? Idzie? Właśnie chciałem wam włączyć kamerkę, żeby wam powiedzieć, że jadę i końca nie widać. Tak jak mówiłem, po 10, że jestem mega głodny, jak już mamy teraz 13.20, ja dalej jadę. I w tym momencie natknąłem się na ten wypadek, więc... Taki przypadek, żeby nie było, że Wojtyła celowo kamerkę włącza, żeby nakręcić czyjeś nieszczęście. Aczkolwiek czasami pokazanie takiego nieszczęścia też wpłynie na wyobraźnię innych, którzy myślą, że jak mają szybki, sportowy samochód, to są królami lewego pasa, że im się nic nie stanie. A to nie tylko tacy, słuchajcie, tutaj naprawdę można bardzo ostrożnie jechać i tak jak już wspomniałem, sekunda nieuwagi na takich drogach można naprawdę wiele stracić. No i długo wyczekiwana pauza. W tym czasie czas na gotowanie. No i muszę coś wyciągnąć z tej mojej magicznej lodówki. A tam się dzieje grubo. Tego jedzenia jest po prostu mnóstwo. Muszę to trochę wyjąć, żeby się do czegoś tam dokopać.
A że mam tylko 45 minut, bo mam jeszcze plan na tą pauzę, że to będzie po pauzie, które zobaczycie potem, to chcę to zrobić szybko, czyli szybko zjeść, szybko sprzątnąć i jeszcze wyjdziemy na zewnątrz, coś trzeba zrobić. Może wam lekko podpowiem. Jak wiecie co to jest, to wiecie co będziemy za chwilę robić. Teraz to ja muszę zjeść. Dobra, bierzemy pierwszy z brzegu. W tym celu będzie nam potrzebny garnuszek, który gdzieś jest tutaj. Napełniamy go wodą, wkładamy to do wody, gotujemy i gotowy w sumie obiad. Gotuj z Karolem. Ja jestem najedzony, więc jak to mówią, teraz mogę sobie z głodnym pogadać. Lampka w dłoni, idziemy działać, bo mnie ta jedna lampka naprawdę ostatnio bardzo mocno irytuje. Nie lubię, jak mi coś nie świeci, nie działa. Zresztą chyba już z tej strony mnie troszeczkę poznaliście, więc... O, jeszcze śmieci wrzuciłem. Wychodzimy. Nie działa ta franca, ale widać, że chyba dostała się do niej woda. Więc... Wykręcamy ją. A najpierw muszę wyciągnąć jakieś narzędzia z tego schoweczka tutaj. No i to jest najtrudniejsza akcja. Tu się zaraz pochwalę moimi nowymi najeczkami. A co? Mało się zarabia, ale żyje się jak hrabia, nie? No i musimy wydobyć skrzynkę. Mamy radę. To mnie taki mój przerywnik. Few minutes later. Mamy dziada. Dobra. Nie wypadałoby jeszcze otworzyć maskę. No i ta lampka jest tutaj. Tutaj wychodzą od niej kabelki. Takie zwykłe wkręty na hama wkręcone. Brzydko to teraz wygląda. Wiem Jacek, jak to oglądasz. Na pewno masz z tego bekę. Dobra, odkręcamy. I zobaczcie, jak porobiłem ładnie. Termokurczliwe koszuleczki. Założone na łączeniach. Teraz jeszcze zawinę to wszystko ładnie tasiemką. I mam nadzieję, że trochę wytrzyma. A wy jak myślicie? Piszcie w komentarzach. No, graj bucie. Świeci? Świeci. Powiem wam, że troszeczkę zmarzłem. Jest. Minus pół niby tylko, ale jednak tak dość chłodnawo jak zawieje. Dobra, telefon, oczyścimy rączki, nowy śmietnik. Nie wiem czy widzicie, ale tam są hantle i mam zamiar nimi ćwiczyć. Tak, będziemy też ćwiczyć. No fajnie się stało, ale trzeba jeszcze robotę się zrobić, więc jedziemy. Stało 270. No te 150 chciałbym jeszcze ujechać i sobie potem mogę stanąć, chyba że będzie mi się jeszcze chciało, w co wątpię, bo już mamy sobotę i godzinę 15. Więc wątpię, że będzie mi się jeszcze bardzo chciało. No ale ile się uda, tyle się uda, tyle ujedziemy. No i słuchajcie, stanąłem, jest godzina 18:40. Był to trzeci parking, na który wjechałem i nie było miejsca. No i oczywiście trzeci to już jest ostatni przed zjazdem na mój rozładunek. No i nie było wyjścia. I tak jak zawsze mówicie, że czemu dostałeś przed dystrybutorami? Tak już się chyba bliżej nie dało. Ale obok stoi kolega. No i mam nadzieję, że tak te 26 godzin wytrwam, bo jutro po 22 startuję na zrzutkę, a potem już jakoś zmienię miejsce parkingowe raczej. No cóż, zaczynamy weekend. No i cóż, mamy niedzielę. Poranna toaleta za mną. Idę sobie do furki. Ale jeszcze zanim pójdę do samochodu, to wam pokażę jedną bardzo ciekawą rzecz, o której opowiedział mi. Na razie opowiedział, jeszcze nie pokazał. Kolega kierowca, który do mnie podszedł na parkingu. Wczoraj oglądał mój filmik na YouTubie, a dzisiaj mówi, że patrzy, a
znajoma fura, oto ta, stoi bardzo blisko niego. Idziemy zobaczyć, co tam ciekawego ma kolega. Nie, zobaczcie, karczew na baterię. No. Chujowa bańka do tego. Wodę. No, wody jest. Ale idzie woda, idzie. Świetna sprawa. Ej, to się trzeba biegać po parkingach ze szczotką. Ja mam szczotkę za kabiną, tylko wystarczy karczę sobie uruchomić, nie? I czyściłby faktycznie, zajebiście. Małutko wody, nie? Zobaczcie, jaki sprzęt. Ten sprzęt kupiony w Actionie, tak? Tak, tak. Łącznie z ładowarką, z baterią, całe 300. I robi robotę. Świetna maszyna. Nie, zaraz sobie zamówię. Bo do online też chyba idzie, nie? Nie, nie, właśnie przez internet nic nie zamówisz, kurczę, musisz szukać po sklepach, nie? Musicie przyznać, że akcja z karczerem bardzo fajna i już na pewno pójdę do sklepu Action, bo tam był ten karczer kupiony i kupię sobie podobny. Z tego względu, że ja bardzo często, czy latem, czy zimą właśnie, czyszczę czy światła, czy przednią szybę, czy boczne szyby, czy też felgi, do tego używam zazwyczaj szczotek, zresztą nieraz widzicie to na moich filmikach. A tutaj po prostu karczerem pójdzie to bardzo sprawnie. Ale tyle już o karczerze. W tym momencie zabieram się za trening. Trening wykonujemy w kabinie, bo niestety pogoda nie dopisuje, a na naczepie mamy plombę, mimo że naczepa jest praktycznie pusta. Można by sobie spokojnie poćwiczyć, to jest zaplombowana, nie ma szans. Na początek krótka rozgrzeweczka, lecimy z lekkim ciężarem i zaczynamy łapy. W tym momencie nie mamy tutaj jakiegoś wielkiego obciążenia, bo jest cała hantla, waży 15 kg. To jest takie średnie obciążenie. No ale na trening w aucie, na to, żeby sobie troszeczkę podbić, napompować mięsień, no mi się wydaje, że spokojnie wystarczy. Przynajmniej dla mnie, gdzie miałem naprawdę, może nie przerwę, o tyle, że brak systematyczności spowodował, że no nie wyglądam tak, jak kiedyś wyglądałem, kiedyś była fajna łapa, fajne barki, płaski brzuch, w tym momencie nic już z tego nie zostało, ale powolutku, drobnymi krokami właśnie postanowiłem do tego wszystkiego wrócić i mam w planach. Nie wiem, czy powinien to mówić, bo to będzie jak zobowiązanie. Mam w planach zaświecić w wakacje 6-pakiem. A co? Okay. Well, I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you. Trening zrobiony. Idę teraz na szybki prysznic, ogarnę się, wrócę, zrobię sobie coś ciepłego takiego do jedzenia, taką obiado-kolację i co, coś obejrzę i no i po 22 będziemy startować na rozładunek, więc śmiało można zjeść, bo jeszcze te 4-5 godzin na pewno nie będę jeszcze spał. All I need are some better days, cause all I want and I pray, I believe in the better days.